Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Lakmy w Wukong, na start którego ulepszymy sobie tykwę, co miałem zrobić pod koniec poprzedniego odcinka, ale ogarniemy to teraz. Proszę bardzo. Tykwa uzdrowienia tym razem się to nazywa, znaczy tym razem, teraz się to nazywa. I potrzebuję aż dwóch tych pnączy, żeby na kolejny level to podnieść. Remember, young Frank, a sip makes one tipsy, many sips make. Mam jakieś też mądrości ludowe, widzę, wygłasza. No nie powiem, dość adekwatne. Zobaczmy, samo doskonalenie. Ja będę sobie w to, będzie mi po prostu szybciej przycisnąć te iskierki w taki sposób. Zobaczmy, tutaj mam rozmięty na fulla. Czyli tak, tutaj zwiększa koncentrację zyskiwaną za te doskonałe uniki i redukcja obrażeń na krótki czas po zastosowaniu. No i głównie to, po co to wziąłem, czyli ten mściwy miraż, nie? Dobra, czy ja chcę tutaj wziąć te dwa? To jedno na pewno. Ale wróćmy sobie, czy przejdźmy sobie do Kostura teraz. Dobra, tu mi nie starczy, żeby to na dwa razy wziąć. Tutaj będę mógł. Zobaczmy. Zapewnia większą ilość redukcji obrażeń po zastosowaniu wichury. Po skutecznym trafieniu za pomocą wichury wykonanie kolejnego silnego ataku zużywa punkt koncentracji i inicjuje ubijającą wichurę. I upadająca wichura. Ubijająca zużywa wszystkie punkty koncentracji, daje dodatkowe obrażenie w oparcie o liczbę zużytych punktów koncentracji. No nie jest to jakieś mega złe, no ale no... Z racji, że już sam ten punkt zużywa mi koncentrację, no to... To trochę lipa. A w drugą stronę... Mamy ten filar, czyli dłużej stoję. Gdy posiadam ponad 3 punkty, będąc ustawionym na kosturze, może użyć tykwy. Okej. Okay. Czyli rozumiem... Tylko jak mam 4, czy jak mam 3 i już coś koncentracji jeszcze zbudowanego. Czy same 3 punkty też wystarczą. Zobaczymy. I niezłomna góra. Po wyczerpaniu wytrzymałości nie będzie już spadał, a gdy jest usadowiony na szczycie, wykona silny atak. Dobra, to może tak, zrezygnujmy na razie z tego, pójdźmy w to. W tą stronę może pójdziemy, kto wie. Na start oczywiście mamy do grubcia. Chodź, Cygrymek. Czemu ja tego nie wykorzystuję w ogóle, żeby się tak nawalać? Wiecie, bardziej chodzi mi o to, że ten... Że się tak trochę... Może nie tyle, że się cykam tego używać, tylko mam strasznie taki opór przed używaniem tych niektórych zagrań. Tylko, że mam tak w tyłu głowy, że a może to jest coś na bossa, albo mini bossa, jakby się miał pojawić. Jak to potem wygląda. Pusto. Tutaj zbieramy, czy wróg? Zbieramy normalnie, okej. Okay. Dobra, Golnes raz. Raz Golnes tyczy. Wróciłem sobie jednak do tego... Do tej regeneracji. Bo... Oho, chyba kolejny mini-boss. Tak a propos gadania, że może wadowane oszczędzać tam atakowych. Wróciłem sobie do tego, do tej regeneracji na tykwie. No bo jednak... To trochę za rzadko mam okazję dobrze wykorzystać te tykwy, wiecie. W sensie za rzadko jest okazja, żeby golnąć z tykwy i faktycznie za darmo użyć tego skamienienia. A nice, 3 sztuki jedwabiu.
przyda się. Na później, bo już sobie zdążyłem z farmienia dokopać, czy dokopać. Z farmienia, jakie odtagowałem, to już zdążyłem sobie wykonać pozostałe elementy zbroi, których mi jeszcze brakowało. Niewiele ich było, no ale... A twój syn? To kto? Tego może ci to pierwsze na oko. Jak ci zaraz gitnę? Noż ty gnoju! Are you fucking serious? Stój. Jebud! Is my karma. I shouldn't. Dobra, zaraz dokończysz. Akolita Tygrysa. To jest dla was... opis. Gdzież się podział szermierz ze łzami w oczach swych? Dziki wiatr północne piaski zamiata, niebo samotne, puste bez tchnień. Trawa odwiedza puste chaty wioski, kurz wita złe głaj w drzwiach. Kto zna gorycz serca lotosu? Czy kwaśność ukrytą w gruszy cień? Okej, ta ostatnia linijka jest trochę bez sensu, no ale... Dobra, co tam dostałem od niego? Stary bębenek z kulkami. Choć ten bębenek z kulkami jest nieco zużyty i obszarpany, gdyby nim potrząsnąć, wciąż wydaje z siebie żywy dźwięk. Od chwili narodzin, miłość do rodziców jest dla dzieci czymś naturalnym. O, nice! Mamy takiego ducha. Zwolnijmy sobie, bo i tak dostaniemy regen. Tylko pytanie, czy mamy też, czy tylko mi się flaszka zregeneruje? Nie, tylko flaszka. Ale patrzcie, to jest znowu ten duch taki mocniejszy. No mam sporo woli, więc mógłbym sobie pozwolić na jakieś upgrade'y ewentualnie. Nie ten. Akolita Tygrysa. Przyjmij postać Akolity Tygrysa. Błyskawicznie zbliż się do wroga i tnij go mieczem, by zadać pojedyncze obrażenia. Umiarkowanie zwiększa obrażenia krytyczne. Okej. Okay. Ha, taki ładowany strzał to jest po prostu. Okej. Okay. To wie. Może po upgrade'ach byłby spoko. Znaczy na pewno byłby... Pytanie, czy ten strzał byłby w stanie wytrącić kogoś z równowagi, bo jeśli tak, to jest naprawdę zajebista rzecz, żeby sobie to wziąć. O, wróg. I tym razem. Na razie zwykły grzyb. No, ale wróg coś pojawił. Trochę nie poszło po mojej myśli, ale... Ważniejsze, że zostali pokonani. Okej. Okay. Dwa przejścia. O! Skrzyneczka. Co w środku? Szklany relikwiarz. Unikalny przedmiot. Co daje? Gdy wykonujesz doskonały unik, przywraca niewielką ilość wytrzymałości. Nice. Nie znaczy zwiększa szansę na trafienie krytyczne, zmienia redukcję, gdy liczba użytych zostanie wyczerpana. Nie to. Tu mam. Zwiększa wskaźnik obrony. Czyli 14 obrony albo...
3% krytyka. Okej, okay, no to poproszę. Krytyk mi aż tak często nie siada, więc dla mnie ten relikwiarz jest jak najbardziej na rękę. Czy mi to źle powie... A nie, tu nie ma przejścia jednak, dobra. Czyli przejście jest tylko jedno. Co mi to źle powiedziane, bo ja nie, krytyk nie tyle rzadko mi siada, co w ogóle mi nie siada. Ja nawet nie wiem, czy mam jakąkolwiek szansę na trafienie krytyczne. To dobra, w sumie mam. Mam dokładnie 4%, czyli na raz na 25 ataków trafię kogoś krytycznie. Udało mi się tego całkowicie zrobić tak jak chciałem, bo liczyłem na to, że uda mi się uniknąć tego strzału. Przeoszczędzić sobie, czyli podleczyć się trochę punktem. Ale trudno. Tutaj coś ciekawego? Nie, to tylko światło pada przez dziurę. Zobaczmy, co jest dalej. Na start już mamy jakiegoś kwiotka. To Lukrecja. Kurde, się nauczyłem po modelach rozpoznawać, kurde, niektóre te rośliny, no to już jest, kurde... Nie powiem, że hit, no ale... W jakimś stopniu jest to chyba mocne, nie? O, dzień dobry! Kamienny strażnik. Ej, serio? I w sumie mogę teraz zrobić, uwaga. Dla niego muszę mieć lepsze prawo zmierzenia. Mogłem się skamienić, mogłem go unieruchomić i zrobiłem ani nie dla niczego. Tak ładowane ataki. No. No co to miało być? Ha, dzięki. A ja oczywiście. Służyło. Jest pierwszy. Już się pęczę, że kurde nie zdąży. Co to kurwa jest? Fuck you! Ja nie mam many. Trochę lipa. Nice! No dawaj. Raczej go nie podpalę. Zapalić kamień. No kurde, myślałem, że się jeszcze uda. Ty kurwo jebana. Dobra. No przecież... Dawaj, dawaj, dawaj! Dzięki. Jezu, ale fuks! Dobra, nie, bo staminy nie mam. No. Nice. No co, coś ty, kurde, no to kurwa,
Ja pierdolę, taka dobra walka, no kurwa! No co za kurwa skam! Dobra, nie no, ja to dziduję, nie będę się z tymi wszystkimi typami walczył. Aha, fajnie. Ale prawie, żebym go kurwa zajebał, no co za kurwa skam! Jeszcze wcisnąłem unik, to jest kurwa najgorsze, nie? Unik wciśnięty, gra ma totalnie w dupie. W ogóle mogą łyknąć sobie te, mogą sobie ten leg łyknąć w międzyczasie na ten mecz, żeby wtedy bym go rozwalił. Ale prawie go miałem za pierwszy raz i to jeszcze bez many w ogóle, bo tak to bym abuzował po prostu te. Tak to bym abuzował cały czas te skórę, nie? Na tych jego ładowanych atakach. Jakby co wiem, teraz wiem, że będziecie gadali, że mogłeś mieć darmowe użycia przecież, bo to masz kupę. Uwaga, ja nie wiem, jakie jest okienko czasowe, kiedy mogę użyć tej zdolności za darmo. Dlatego nie chcę tego mieć. To jest mój jedyny problem do tej zdolności. Znaczy do tego perka, jaki daje mi ten dodatek. I będę jeszcze mówił o typu, nie wiem, masz 10 sekund na użycie i będzie to darmowe, albo zwrócę ci manę, czyli w sumie na jedno wychodzi. No to wtedy okej, ale to nie mówi wam nic. Tylko mówi, że przez jakiś czas będzie zdolność dostępna za darmo do użycia. Że dla mnie jakiś czas to jest czasami nawet, nie wiem, 3 sekundy. A dla tej gry jakiś czas to może być 10 sekund. 5 sekund. Czy cokolwiek. Dobra, a jestem w stanie to ominąć w ogóle? Bo jakby tam jest jakaś totalnie inna lokacja, do której mogłem się to dostać. Jakby tutaj trafiłem od dupy strony, mam wrażenie. Bo powinienem chyba stamtąd tutaj przyjść. Próbuję go ominąć, w ogóle z nim nie walczyć. Tak na razie. Okej, tam jest kapliczka. Ale nie, bo to jest kapliczka za pokonanie go. A ja jeszcze nie chcę z nim walczyć. Ale kurde, prawie go zgarnąłem, to jest najlepsze. Mogę? Zbadaj. Napis na klifie głosi, przez 6 pieczęci na wieki... No, przez 6 pieczęci na wieki jest uwięzione w tej żółtej ziemi największe zło wcielone. Okej. Okay. Zobaczmy, co się tu kryje. O, patrzcie! O, patrzcie, co ja widzę! Totalnie nowa lokacja. Czyli jednak dobrze mi coś grało, że coś ominąłem. Aż jestem chętny teraz się cofnąć, nie? Całą tę trasę, zobaczyć skąd ja tutaj powinienem trafić. Próbowałem też to, co z tego strażnika wyciągnąłem, ten taki dings, nawet sam sobie nie wiem, co to było. Wygląda jak kawałek tego. Wyłaź, wiem, że jesteś przeciwko. Oj, to jest to! Okej. Okay. Kubazo Blady. Potężny i silny, sylwetką nad wszystkimi górujący, tajemny kwarc w sobie skrywa piękny lśniący. Jedynie człowiek szlachetny, dar ów posiąść może uświęcony, sprawiedliwej natury odbicie we wdzięku jego niezmąconym.
czekaj, bo jeszcze o tym strażniku pewnie będzie. Ale to jest jeszcze nieodkryte. No bo oczywiście go nie pokonałem, no ale to za chwilę. Znaczy, za chwilę oczywiście w cudzysłowie, bo na razie to się zajmuje lokacją, którą muszę tu przeeksplorować. Proszę, proszę, czyli chyba kolejna walka z tym całym Longiem się szykuje. Kurde, I'm in. Nie, tego będę sobie przyzywać, już widzę po tym. I the fuck, co się stało? Ej, co się stało? Zrobiłem unipu, czy nagle jakby się przylepiłem do jego tarczy? Co to miało być, kurwa? For what deed must his head be hung for all to see? For what deed must the waters they guide run free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed must mercy's hand so woe? For what deed must those streams in the sand help? Resonant wheels profound, pulsing through the field, evade their might unbound, and victory is surely found. Jezu, jak mnie irytują te typy, to nawet nie macie pojęcia, nie? I to nie przez to, jak atakują, tylko ogólnie przez to, że potrafią tak nagle z góry się gdzieś przylepić do elementu otoczenia. Te tarcze też są. Tarcze też są irytujące. Stój! Ładnie, mamy iskierkę, czyli dzięki temu będę odzyskiwał jeszcze więcej many z pomocą tego zaklęcia. Cyk. I dobra, ile tutaj łącznie punktów wydałem? 9. A tutaj potrzebuję no, o wiele więcej, ale tutaj mamy 5 punktów i tutaj 2. Dobra, czyli w razie W, jak będę chciał się cofnąć do kroku chmury, to mogę z mocnego głasa je te punkty przerzucać właśnie do tego drugiego zaklęcia. Dobrze. Okej, dostanę regen... Chyba regen flaszki dostanę. No bynajmniej taki drobny, więc mogę sobie łyknąć. No, te dwa powinno mi uzupełnić. Dokładnie. Kości włócznik, duch. Okej. A jakoś to jest duch niebieski, no to raczej nie będę z niego korzystał, no ale... Zobaczmy, co on daje. Przyjmij postać kościoła włócznika, odpieraj ataki tygrysią tarczą i odstraż wrogów. Następnie wielokrotnie uderzę we wrogów i ciśnij tarczą w ziemię, by wstrząsnąć przeciwnikami w zasięgu. I nieznacznie zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń, jeśli jest wyposażony. Okej, czyli dokładnie to co on robi na szarży. Rozumiem, ta redukcja obrażeń to jest... w sensie to jest ten... Nie, czekaj, on zmniejsza. Zmniejsza czy zwiększa? Zwiększa, dobra. Czyli to nie jest jak w LoLu, nie jest to przebicie pancerza, czy
debuff dla wrogów, to jest normalnie walka. Ale tyle dobrego, że chociaż mam właśnie te duchy takie mocne też oddają mi te flachy, nie? Jakbym miał teraz iść na tego bez flach, nie, no to bym się troszeczkę nie powiem. Wolałbym cofać. Zobaczmy, z jakim longiem przyjdzie nam się teraz zmierzyć. Ponownie będzie błyskawicami chyba operował ten smoczek. Widać, jak to ładuje. Dobrze, ładuje, jak strzela. Ciekawe tylko, jak wygląda. Czarny long. Okej. No, przyznam, że takiego widoku się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie drugi taki a la smok, jak właśnie ta pierwsza walka. Bardzo uderzeniowe. No, jaja se robisz? Zdążyłem pierwszego trafić. Nice! Tak właśnie czułem, że to może się udać. Na szczęście wyczute miałem dobrą. Stój! Kurde, akurat on teraz był pierwszy. Nice! Idealne wyczucie. To już gorzej. Wszystko mi teraz nie trafiło, to jest właśnie szok. To muszę uważać, bo mam tę flagę na sobie, która sprawia, że dostaje większe wrażenia. Nice! Co to fuks? No Jezu, i tak dobra walka! Albo jedną zabił, albo ten. Albo jest bardzo szybko przeciwny, no bo niestety, jak widać, nie udało się go tym zapanie potraktować. No akurat sam się jeszcze odsunął od tego, więc tym bardziej nie wiem, co to zrobiłem. Skacz. Dobra.
Niech się tam łoi. Jak to zaraz gitnę? Nice. Do tyłu. Weź mi jego. To oczywiście nie wpływa na mnie, ale zabrało mi ten, niestety jeden skupienia, zaś to. Dobra. O, szybko z niego ten ogień zszedł. Wszelki klapek, ten klapę. Chodź, grubasie. Zresztą nasz tak gruby to nie jest. Nie było idealnego uniku, ale był unik, to najważniejsze. Kuźwa, po co ja to wykorzystałem? Dobra, już jest po nim. I gotuj się na itnięcie. Nie na to, jakie chciałem, żeby było, ale jest. Gdzieś tam stawię numerek, kurwa, która to była próba. Ale ja pierdolę, no myślałem, że mnie pokurwi w tej walce. Rdzeń umysłu. O, rafinowany żelazny piasek. Nice, to potrzeby do tej nowej broni. Sobie zbierać, czyli jeszcze dwa. Co będzie tutaj? Kość grzmotów. Dobra, w wyposażeniu będzie co? Nowy przedmiot. Tutaj coś. Szklany relikwiarz. Gdy wykonujesz doskonały unik przy... nie wróć, to mam teraz. Tu, wisior stridacny. Albo stridakny. Nie wiem, niestety, czy dobrze to odczytuję. Nieznacznie skraca czas odnowienia wszystkich zaklęć. Nie, aż tak nie potrzebuję. Od dawna słyszę, że mój szanowany sąsiad cieszy się splendorem nefrytowego pałacu i pawilonu perłowego. Z pewnością i dla mnie masz jakieś skarby. No i proces był taki, że jednak nie miałem. Hehe. Większa szansa na krytyka, koncentracja i tutaj właśnie to jest tygrysa. Muszę zobaczyć, czy stać mi na stworzenie tych granulek, bo jeśli tak, to muszę je sobie uzupełnić. Zobaczmy tutaj tę kość. Ta kość Longa wystrzeliwuje z siebie potężne błyskawice. Jeszcze nie wiadomo, do czego mogłaby się przydać, ale z czasem rozwikłasz tę zagadkę. No już raczej wiemy, bo to jest pewnie druga część tej mojej nowej laski. Tam nowego kostura. Tutaj czarny Long. Z żelaznymi wąsami i pożerającymi wargami dwa młoty trzyma w zaciekłym uścisku. Błyskawice iskrzą potężną siłą, w grzmotu ryku on zajmuje miejsce bliskie. Okej, okay, i co tu jeszcze jest? A, i ten piasek. Dziewięciokrotnie przetopiony piasek. Okej, okay. Z tego co ja miałem, przetopisz piasek, to robisz szkło, ale dobra. Można i takie coś sobie stegować. No, poważnie, czemu tu jest niewidzialna ściana? No ludzie. Na spokojnie bym przez to przeszedł. Dobra, czyli teraz tak. Wychodzimy, idziemy po tego. Idziemy odpocząć, no i kończymy odcinek w tym momencie, ale jeszcze zanim skończymy... Ile mam woli w ogóle? Kurde, prawie mnie stać na ten kostur.
Wiesz, no, gdyby nie fakt, że nie mam jeszcze dwóch sztuk tego piasku, to już bym go mógł zrobić, bo mam kilka rzeczy na sprzedaż, no, na przykład typu to złoto, więc byłoby mnie stać. Ale właśnie pytanie, gdzie kolejne dwie sztuki piasku znaleźć? No chyba, że będę mógł wykupić. Zaraz się dowiemy. Jak się gości odrodził oczywiście. Zabiłem go kurde, zanim wykorzystałem ten atak za koncentrację, ale dobra, chyba mi oddało ten jeden punkt. Gdzie jest kapliczka tutaj? Zobaczmy, czy mogę. Czy mogę kupić? Zacznijmy oczywiście. Chyba za niego dostałem jakąś iskrę, co nie? Nie? Okej. Okay. Już strasznie dużo widać potrzebuje na kolejne poziomy. No i zobaczmy. Ten efekt jest fajny, ale właśnie no jedyny minus jest tego taki, że tutaj zwiększa szansę na trafienie krytyczne z kroku chmury, ale ja tego kroku na razie nie używam, no i no nie potrzebuję tego aż tak bardzo, więc sobie to odpuszczam. Dobra, tutaj mam porównanie. I przytrzymają bestworzyn, ale nie chcę tego tworzyć, tutaj chcę. No, tak jak, dokładnie, tak jak sądziłem. Ogon grzmotu i kość grzmotów. Potrzebuję do tego kostura splecionego longa. No, ale jeszcze potrzebuję dodatkowo te dwa piaski, bo wiadomo, wolę to tam... spokojnie będę miał. Jakiś pancerz może nowy wskoczył? Nie. I zobaczmy, czy może w sklepie jest ten piasek do kupienia? Nie ma niestety. Dobra, to ja sobie wejdę na tego. Wejdę sobie na Fandoma, zobaczę, gdzie ten piasek znaleźć i mniej więcej w tamtym kierunku będziemy się udawali, żeby właśnie w kolejnym materiale już sobie ten nowy kostur wytworzyć. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!